Hej, cześć, wszystkim wam wszystkim, gdzie ja jestem Waskim. witajcie w kolejnym filmiku Cyberpunk 2077. W dzisiejszym poradniku chciałem wam pokazać najlepsze legendarne wszczepy do naszego układu krwionośnego, także bez przedłużania lecimy z filmikiem. Żeby wasze legendarne wszczepy pojawiły się u waszych doktorów zalecany jest tutaj poziom 50 reputacji, ponieważ gdy ten poziom będzie mniejszy to istnieje szansa na to, że te przedmioty wam się nie pojawią, dlatego tutaj w prawym górnym roku odsyłam was do filmiku, gdzie ten level reputacji możecie bardzo szybko wymaksować. Okej, okay, dwa pierwsze legendarne wszczepy znajdują się w Heywood, dokładnie w. Well Springs w prawym dolnym rogu naszej mapy, tutaj w przepompowni, udajemy się do tej szybkiej podróży i udajemy się do tego reperdoka, Doka, u którego tak naprawdę kupiliśmy wcześniejsze pięści goryla oraz wyrzutnie rakiet. Także pokażę jeszcze mniej więcej woli ścisłości, gdzie on się znajduje. Tutaj, w zależności od tego, na jakim etapie gry już jesteśmy, może nam się pojawić tutaj Reaper Dog, bądź w tym miejscu. Oczywiście, bez względu na to, który z nich się pojawi, oczywiście itemy będą te same. Także wchodzimy sobie w niego i klikamy w nasz układ krwionośny. Potem klikamy tutaj w towary sprzedawcy i pierwsze dwa legendarne przedmioty znajdują się w tym miejscu. Ok, pierwszym naszym wszczepem są to synte płuca, czyli zwiększają regenerację naszej wytrzymałości o 25% i kosztują 7000 euro doców. Warto tutaj też zaznaczyć to, żeby w ogóle założyć ten legendarny wszczep. Musicie rozwinąć budowę ciała na co najmniej poziom 16, ponieważ gdy tego nie będziecie mieli, to oczywiście nie będziecie mogli go również założyć. I obok mamy nasz drugi szczep, czyli drugie serce. Gdy zdrowie spadnie nam do zera, to natychmiast przywraca 100% maksymalnego zdrowia i czas odnowienia wynosi 2 minuty. Ten szczep kosztuje 42 tysiące euro dolców i również, żeby go założyć, musimy rozwinąć naszą budowę ciała do poziomu 16. I nasz trzeci, ostatni szczep znajduje się w Santo Domingo, dokładnie w Rancho Coronado. Dajemy się do szybkiej podróży tutaj Rancho Coronado wschód i idziemy do tego tutaj doktora. Pokażę oczywiście też drogę do niego, także idziemy sobie tutaj ulicą na wprost, cały czas pod górkę. Później idziemy tutaj i wchodzimy na schody. Skręcamy w prawo, znowu idziemy na schody. Skręcamy cały czas w prawo i znowu schodami do góry. I znowu w prawo jesteśmy od doktora. Klikamy sobie oczywiście na układ krwionośny. Wchodzimy w towary sprzedawcy, i tutaj mamy nasz ostatni wszczep, czyli mikrogenerator. Gdy twoje zdrowie spada do 15%, uwalnia wyładowanie elektryczne, zadające obrażenia równe 50% maksymalnego zdrowia przeciwnika. Dodatkowo poraża też innych przeciwników. I ten wszczep kosztuje 7000 euro dolców. Warto tutaj też zaznaczyć to, żeby go założyć, musicie rozbudować zdolności techniczne na poziom 16. Także łącznie za te wszystkie trzy wszczepy musicie zapłacić 56000 euro dolców. I tak naprawdę to wszystko w tym filmiku. Jeżeli Wam się podobało koniecznie zostawcie ślad tam na dole. Oczywiście zapraszam do moich poprzednich filmów i widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.